Ja właśnie powiem ci szczerze, że obejrzałam dzisiaj te zdjęcia i w pierwszym momencie przeżyłam troszeczkę szok. Muszę przyznać, że niesamowita też przemiana, no i jakby sam fakt tego, że jako kobieta zgoliłaś włosy, to poniekąd taki trochę też jest akt odwagi, prawda? Tak mi się wydaje, bo nie każda kobieta by się na to zdecydowała. Ty musiałaś mieć chyba wtedy taką dużą pewność siebie, no bo to jest po prostu, włosy są takim atrybutem kobiecości. Wracasz czasami w ogóle do tych starych zdjęć na przykład? Wiesz co, wracam. Wiesz co, myślę, że wręcz przeciwnie, z tym poczuciem własnej wartości, poczuciem pewności siebie, ja wtedy w ogóle prawie jej nie miałam. O kurczę. Powód zgolenia włosów był bardzo prosty, w sensie obcięcia, bardzo prozaiczny, ale potem gdzieś doszłam do tego, potem jak zaczęłam sobie to obserwować z daleka, że tak naprawdę to miało taki chyba szerszy wymiar. Ja po prostu bardzo eksperymentowałam z kolorami włosów, słuchaj, i zrobiłam sobie w takim zwykłym podrzędnym zakładzie fryzjerskim taki, po prostu zrobiłam sobie taki bardzo jasny blond. Miałam takie krótkie włosy, takie w takiego boba, bardzo krótkiego, zrobiłam sobie taki jasny blond, po prostu tak wypaliłam włosy, po prostu połowa mi ich wypadła. I jeszcze wtedy chodziłam i opalałam się na solarium, więc byłam blondynką opaloną. Totalnie inna osoba. Byłam strasznie chuda w ogóle. I wiesz co, i tak naprawdę jak już przestały mi się te włosy podobać, mówię, Boże, co ja teraz zrobię? Przecież to, co ja mam zapuści i te odrosty, to jak to w ogóle ma być? I myślę, no dobra, no to raz kozie śmierć, nie? Po prostu muszę je obciąć. Muszę je obciąć, żebym ten mój kolor odrósł i żebym wróciła do, po prostu też do zdrowych włosów, nie? No i się obcięłam i wtedy jakoś tak też miałam poczucie, że chcę się obciąć, byłam taka trochę zbuntowana, taka miałam tak, wiesz, miałam takie poczucie, że to jest takie fajne. Potem też z tymi włosami grałam w teatrze telewizji u pana Jana Englerta, też to fajnie, strasznie gdzieś tam pasowało, bo grałam Wiedźmę właśnie w jakimś klasycznym tekście, już nie pamiętam, co to było, Beatrix Cenci. I świetnie to w ogóle tam wyglądało. Także z tą łysą, ale ja byłam tak charakterystyczna, że w pewnym momencie poczułam, że gdzieś tam muszę te włosy zapuścić, że chcę tak naprawdę je zapuścić. No, jaja, no kompletnie, wiesz, ale ja w ogóle wtedy byłam inna, bo ja byłam strasznie chuda, potem byłam bardzo gruba w tej M jak miłość, potem po prostu byłam teraz. Ileś ważę, wtedy ważyłam w M jak miłość 25 kilo więcej. Ludzie mówią, że nie, to niemożliwe, przecież pamiętam, jak wyglądałeś, a jak spojrzysz się na zdjęcia, naprawdę ja potwornie schudłam, nie? Miałam straszne wahania wagi, też miałam też taki czas i tak dalej, więc teraz jakoś się tak ustabilizowałam bardziej w ogóle, ale ta moja młodość to była bardzo, bardzo bujna, nie? Myślę, że każdy tutaj z nas coś by mógł poopowiadać o swojej młodości. A powiedz, Tak. jak w ogóle wspominasz czasy i pracę na planie serialu M jak Miłość? Dobrze, wiesz co, dobrze. Fajnie mi się pracowało z Aśką Koroniewską. Tam był jeden taki dziwny moment, bo gdzieś tam pani Łebkowska, jak pisała ten scenariusz, to na początku ta Iza, którą grałam, była taką osobą właściwie nie wiadomo jakiej orientacji, czy ona coś do tej Aśki czuje, czy to jest właściwie tylko jej koleżanka. I pojawił się taki moment, kiedy w scenach ewidentnie miała być jakaś taka reakcja moja, mocno erotyczna na tą postać, na tą moją przyjaciółkę. Ja w ogóle zostałam tym bardzo zaskoczona i w ogóle nie wiedziałam, co zrobić. W ogóle nie wiedziałam, jaką podjąć decyzję. Byłam wtedy bardzo młoda. Byłam po szkole tak naprawdę i się tego przestraszyłam, no nie? Nie wiedziałam, jak to wpłynie na moją drogę. To było 20 lat temu. To były zupełnie inne czasy. I ja poprosiłam, że ja tego nie chcę, no nie? Że dla mnie lepiej by było, i wydaje mi się, że dla scenariusza, gdyby to nie było pokazane do końca.